Cześć! Tym razem przepis na pyszny sernik z malinowym musem. Na taki sernik teraz jest dość duży boom na blogach kulinarnych, ale wiele osób zapomina, że zapoczątkowała modę na taki mus malinowy rozsmarowywanie go jakby na tych sernikach, serniczkach czy też małych takich babeczkach sernikowych Martha Stewart. I właśnie dzisiaj sernik mojego autorstwa, z mojego ulubionego przepisu na sernik, ale właśnie z wykończeniem wzorowanym na mus malinowy według Marty Stewart. Koniecznie musicie przygotować taki sernik, wygląda atrakcyjnie, jest bardzo, bardzo smaczny. W samym początku przygotowuję spód ciasteczkowy. Ciasteczka kruszę, a następnie mieszam je z roztopionym masłem. Teraz formę do pieczenia uszczelniam folią aluminiową, kładąc dwa arkusze na tym kole, a następnie całość spinając obręczą. Nadmiar folii wywijam na zewnątrz. Na dno tak przygotowanej tortownicy układam ciasteczka razem z masłem i teraz zabieram się za przygotowanie masy serowej. Do miski wkładam ser, wbijam kolejno jajka, dodaję cukier, trochę mąki ziemniaczanej, cukier z wanilią i to wszystko bardzo dokładnie mieszam. Tak przygotowaną masę serową przekładam do formy i teraz zabieram się za malinowy mus. Maliny miksuję, a następnie przecieram przez sito tak, aby pozbyć się tych pestek. Oczywiście możecie tego nie robić. Dodaję do tego cukier puder, wszystko mieszam. A następnie nabieram taki gęsty sok do strzykawki. Najlepiej jest to robić strzykawką, o wiele lepiej niż szprycą cukierniczą. Robię kropeczki, a następnie wykałaczką przejeżdżam wszystkie kropki, aby uzyskać serduszka. Tak przygotowany sernik wstawiam do naczynia żaroodpornego. Wlewam do naczynia wodę, tak aby sięgała do 1/3 wysokości sernika. I wstawiam do nagrzanego do 160 stopni piekarnika. Piekę około 1 godziny 20 minut do 1 godziny 30 minut, aż sernik, który poruszacie, będzie stały na środku, a nie galaretkowy. Zostawiam do wystudzenia, a potem chowam sernik do lodówki. Dopiero wtedy kroję i podaję. Życzę Wam smacznego, a więcej przepisów znajdziecie na www.kotlet.tv.